kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś mam dla Was powieść, którą śmiało można nazwać arcydziełem i po przeczytaniu której pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było odrwanie się do mapy i sprawdzenie, gdzie dokładnie znajduje się Sylt, wyspa, na której toczy się akcja tej, można by rzec, eklektycznej powieści, łączącej w sobie wiele wątków. Także już teraz, na samym wstępie, polecam Wam ją bardzo, ale to bardzo gorąco. Książką tą jest Księżyc Myśliwych autorstwa Katarzyny Kręc oraz Julity Bielak i jest to dość osobliwy duet. Otóż autorki poznały się gdzieś tam kiedyś na jakimś blogu i pisząc tę książkę prawie 2 lata ani razu się ze sobą nie spotkały. Nie rozmawiały też przez telefon, tylko uwaga, wymieniały listami, co jest takie bardzo, ale to bardzo niecodzienne, prawda? Napisały podobno prawie 800 listów, także jest to coś niezwykłego. Właśnie tak mniej więcej przedstawiają się kulisy powstania tej niesamowitej powieści, którą na dobrą sprawę trudno sklasyfikować, przypiąć jej konkretną etykietkę, bo oto książka, która łączy w sobie elementy kryminału, a także powieści obyczajowej. Do tego pomiędzy rozdziałami znajdują się listy pisane przez autorki, w których przewijają się między innymi twórczość Bergmana, muzyka komedy, słowa wielu wybitnych postaci, między innymi Virginia Woolf, a także odrobina historii. Listy te, przepełnione przemyśleniami autorek i to na rozmaite tematy, skłaniają do wielu refleksji, a także, tak jak cała zresztą ta książka, zachwycają, zapierają dech oraz pobudzają wyobraźnię. Autorki cudownie bowiem odmalowały życie mieszkańców wyspy Sylt za sprawą niesamowicie plastycznych opisów, ożywiły tę snutą przez nie opowieść, w której nawet w najmniejszych i najbardziej błahych wydarzeniach kryją się intrygujące wątki. I tu może zacznę od Tomasa, którego niestety pochłonęło morze. Ewa, jego żona, nie potrafi się z tym za bardzo pogodzić, a ich córka Sophie tak nagle z dnia na dzień znika i to bez śladu. Zaraz potem na wyspę przyjeżdża przyjaciel Sophie, Cyril, chłopak zostaje dotkliwie pobity, traci pamięć, a na plecach ma wypaloną swastykę. Komisarz Herzog myśli, że w końcu trafiła mu się jakaś wielka sprawa. To jednak nie wszyscy bohaterowie tego spektaklu, którego większość scen rozgrywa się w portowym barze u Johannesa, który co jakiś czas zamienia Sylt na rzecz Gotlandii. Te jego wyprawy na Gotlandię osnute są aurą tajemnicy. To właśnie w jego barze przesiadują między innymi Vincent, taki bardzo skryty mężczyzna, który nie lubi za bardzo mówić o sobie i swojej przeszłości, który w ogóle za bardzo nie lubi mówić. A także między innymi Ros, 30-letnia Ros, która przygotowuje się na bycie samotną mamą. Niestety ojciec jej dziecka tak jakoś się ulotnił. To właśnie w tym barze splatają się ich drogi razem z drogami Ewy, dziennikarza śledczego Olivera, a także przyjaciółki Sophie oraz Cyrela Jasmin. Oczywiście nie można przy tym pominąć również frau Belitz, naczelnej plotkary tej małej społeczności i kilku innych osób, a także morza, które nie stanowi jedynie tła dla tej historii, które jest czymś zdecydowanie więcej. Można by rzec bohaterem. I choć z każdą kolejną fazą Księżyca coraz bardziej odkrywamy te wszystkie ponure sekrety skrywane przez mieszkańców tej wyspy, książki tej nie można nazwać takim stuprocentowym kryminałem, o czym już chyba wspominałam. Nawet autorki w którymś z listów piszą o takim, powiedzmy, że miękkim kryminale, czyli takim, który nie udaje mocnej, zdecydowanej, męskiej gry, a mimo to pozostaje wiarygodny. I właśnie taka jest ta książka, jedyna w swoim rodzaju. Do tego bardzo, ale to bardzo klimatyczna, w taki dziwny sposób kojąca, nie wiem jak to nazwać, wręcz magiczna. Bardzo podoba mi się to, w jaki sposób autorki wprowadziły do tej powieści atmosferę skandynawskiej tajemnicy. Bardzo podobało mi się to, jak wodziły mnie za nos, jak co róż zaskakiwały, bo to powieść, w której każdy kolejny dzień obrasta przeszłością, w związku z czym trudno doszukać się tutaj tropów, znaleźć wszystkie ślady i rozeznać się w tym wszystkim, co dzieje się na kartach tej powieści, aż tu nagle, tak powolutku, z natłoku tych wszystkich pozornie chaotycznych wydarzeń wyłania się spójny obraz. Jest to coś niesamowitego. Właśnie dlatego tak bardzo mocno polecam Wam tę książkę. Znajdziecie tutaj dużo zagadek i mrocznych tajemnic, ale też życie, zwykłe życie, które toczy się powoli, swoim rytmem i które jest nie mniej ciekawe od najbardziej zawiłej intrygi. Także jeżeli chodzi o tę książkę Księżyc Myśliwych, to bezapelacyjnie jedna z najlepszych książek, które w tym roku przeczytałam. Jestem w niej totalnie zakochana, stąd te serduszka w opisie. I właśnie dlatego raz jeszcze polecam Wam ją bardzo, bardzo gorąco, strasznie cieszę się, że ją przeczytałam. Za książkę serdecznie dziękuję wydawnictwu Znak, no i raz jeszcze polecam i to naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!